Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale PTG Stock. Nazywam się Bartek Bordan. I w dniu dzisiejszym zapraszam Was do zaktualizowanej analizy spółki Asbis. Jest to spółka dywidendowa i ostatnio spisaliśmy o niej w kwietniu 2022 roku, czyli w zasadzie nieco ponad miesiąc po wybuchu wojny na Ukrainie. Kiedy wskazywaliśmy na to, że ponieważ Akcjonariacie, właścicielem prawie 37% akcji azbisu jest Białorusin z pochodzenia, to jest to w pewien sposób czynnik ryzyka, który mógłby wpływać na biznes i mógłby wpływać potencjalnie na kurs akcji azbisu. Jeżeli popatrzycie sobie na wykres, który w tamtej analizie umieściliśmy, to pokazywaliśmy na niej sytuację, gdzie spadek od szczytu na azbisie zaczął się dużo wcześniej niż miało to, niż wybuchła wojna na Ukrainie. Kapitał wcześniej powoli pozbywał się tych akcji, a spadek przyspieszył tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Kulminacja tego spadku nastąpiła wraz z rekordowymi wolumenami w okolicach właśnie wybuchu wojny na Ukrainie, co wam za chwilę, a właściwie w końcowej fazie tej analizy pokażę na wykresie już bieżącym. Potem pokazaliśmy w tej analizie, analizie z kwietnia 2022 roku, że po dosyć gwałtownym odbiciu ceny akcji, kiedy już w zasadzie było wiadomo, że przychody Azbisów w jakimś stopniu ucierpią przez konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą i w większości ta, ta panika została już uwzględniona i te obawy w, cena, w cenie akcji zbisu. Zobaczyliśmy dynamiczne odbicie i w okolicach 15 zł pokazaliśmy na wykresie dziennym uderzenie podaży korelowane z gwałtownym wzrostem wolumenu na spadkowej świece. W tamtym czasie zakładaliśmy, że wywoła to jakiś spadek. Nie wiedzieliśmy tylko w jakiej formie i o jakiej dynamice, o jakim zasięgu. Wiedzieliśmy, że na tamten moment kupowanie akcji spółki Asbisu jest y, dosyć ryzykowne, pomimo że z punktu widzenia tylko i wyłącznie wskaźników fundamentalnych to nadal był całkiem rentowny interes. I gdyby nie ta cała sytuacja związana z y, wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, to prawdopodobnie byłaby to już w tamtym momencie doskonała okazja do zakupu tych akcji. Jeśli chodzi o analizę finansową... I to tutaj nic się nie zmieniło w kontekście fundamentów. Nadal mamy całkiem dobrą sytuację w kontekście przychodów i w zasadzie rekordowy ich poziom, patrząc od 2006 roku. Podobnie sprawa ma się z zyskiem netto, który również jest najwyższy od 2006 roku. Pod względem przepływów pieniężnych, niestety jest nieco gorzej, i to mnie z kolei trochę martwi, ponieważ przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i ogólnie Ujemne przepływy pieniężne prawdopodobnie są też ujemne, wolne przepływy pieniężne, no bo jeżeli operacyjne są, czyli z podstawowej działalności spółki są ujemne, to jest praktycznie niemożliwe, żeby wolne przepływy pieniężne też były w takiej sytuacji dodatnie, a to już ma niestety bezpośrednie przełożenie jeżeli nie na wypłatę w ogóle dywidendy, to na poziom tej dywidendy. W kontekście wskaźników, jak zawsze, w rentowności patrzymy sobie na rentowność. Kapitałów własnych i tutaj ta rentowność jest na bardzo dobrym poziomie, jest nieco niższa niż w poprzednich latach, ale jest to bardzo bezpieczny poziom prawie 29%, szczególnie jeżeli to zestawimy z 11% rentowności kapitałów własnych w sektorze, w którym operuje Azbis. Z racji niedowiezienia dynamik w kluczowych kategoriach mamy niestety niską ocenę. W modelu F-score, tylko 4 punkty na 9, ale wskaźnik Altmana, który mówi nam o potencjalnym zagrożeniu upadłością spółki, jest na bezpiecznym poziomie powyżej progu 5,5 punkta. Natomiast też widzicie, nie jest to jakiś szczególnie wysoki odczyt. Oglądaliśmy wspólnie podczas analiz spółki, które miały tutaj potrójne A. Jeśli chodzi o dywidendy, to na razie mamy informację tylko i wyłącznie o zaliczce. Za 2022 rok i ta zaliczka została już wypłacona, to było 83 grosze na akcję. Prawdopodobnie zostanie wypłacona jeszcze dywidenda, nie wiem kiedy, bo nie ma tutaj informacji na ten temat. Wiem tyle, że dywidenda w zeszłym roku była rekordowa, na dywidendę poszło prawie 110 milionów złotych i stopa dywidendy też, o ile dobrze pamiętam, wynosiła 8%. Natomiast tym razem stopa dywidendy uwzględniając tą wypłaconą zaliczkę, jest na poziomie 3%, czyli mamy dużo niższy poziom przy rekordowych zyskach, ale tak jak wspomniałem, być może jest to kwestia tego, że nie jest jeszcze podana informacja o płacie pozostałej części dywidendy i będzie to wyższa dywidenda niż te 83 grosze na akcję. W relacji do tego, co Wam na samym początku pokazywałem, czyli momentu, w którym wybuchł konflikt zbrojny na Ukrainie, to zobaczcie, że w tym miejscu. 24 luty mamy po ogromnej luce Bessy rekordowy wolumen na świecy akumulacyjnej. Ta świeca ma bardzo duży spread i bardzo długi cień z dołu. Tutaj zostało zebrane z rynku bardzo dużo akcji, korzystając z paniki. I kolejny podwyższony wolumen. Tutaj mamy na tej szpulce kolejne zebranie akcji i podwyższony wolumen również na tej akumulacyjnej świecie, świecy z dolnym cieniem. Później jest ten wzrost, o którym mówiliśmy. W ramach pierwszej analizy z kwietnia 2022 to było miejsce, które zaznaczyliśmy jako uderzenie wejście na rynek podaży. Natomiast nie wiedzieliśmy wtedy, jaka będzie skala spadku i jaka będzie forma tego spadku. Okazało się, że spadek przyjął formę dosyć płaskiej korekty, można powiedzieć, że raczej konsolidacji. Wolumen też był relatywnie dużo niższy niż ta część w okolicy dołka, gdzie akcje były akumulowane. I skutkiem tego, tej płaskiej korekty, była dalsza zwyżka. Jeśli teraz przesuniemy sobie wykres do aktualnego poziomu, do aktualnej yy, daty, to zobaczymy, że w tym miejscu mamy dołek LTTM na poziomie około 25,50, 25 zł 50 groszy. Ten od tego momentu zobaczyliśmy ostatnią falę wzrostową, która nam ustanowiła najnowszy szczyt powyżej 30 zł i w dół oglądamy moim zdaniem płaską korektę. Mamy tutaj relatywnie niski wolumen Testowanie w tym miejscu tego dołka LTTM, ale nie było tutaj jakiegoś ani skoku wolumenu, ani świecy VSA, która by świadczyła o dużej akumulacji akcji. Czyli zakładam, że ten ruch w górę wciąż jest elementem korekty. Gdybyśmy tutaj mieli rozpisać falę, to być może e, od szczytu szłaby nam fala A. Tutaj mielibyśmy falę B korekty. Być może dopiero w tym miejscu by nam się ta fala B kończyła. I czekałaby nas jeszcze korekta w stronę tego dołka LTT w okolicach 25-50. 25 ,50 zł 50 i osobiście, gdybym rozważał zakup tych akcji do portfela, to prawdopodobnie jest to miejsce, w którym szukałbym podwyższonych wolumenów, akumulacyjnych świec VSa, typu być może Selling Climax, Shakeout, skorelowanych z większym wolumenem Po takich świecach. E, oczekiwałbym, że pojawi się być może w mniejszej skali czasowej, na przykład na wykresie godzinowym, pojawi się. Byczy wolumen skorelowany ze wzrostem ceny akcji i po tym pierwszym ruchu wzrostowym na byczym wolumenie pojawi się płaska korekta z wolumenem korekcyjnym, a z wolumenem malejącym, zakończona przykładowo testem wolumenowym albo jakimś innym akcentem, który pokazałby mi, że po pierwszym ruchu będącym impulsem wzrostowym zeszła korekta. Popyt sprawdził, że nie ma dużo już podaży na rynku i. Ponownie przystąpił do kupowania akcji. I gdyby taki układ się wyrysował na wykresie, może w interwale dziennym, może w interwale godzinowym, to i oczywiście preferowany poziom, którym to by się wydarzyło, byłby nieco powyżej 25 zł. 51 groszy, to rozważałbym zakup takich akcji do portfela. Ewentualnie, mając te akcje w portfelu, zastanawiałbym się nad, do kupienia. Natomiast na ten moment zupełnie nie mam pojęcia, czy taki scenariusz, po pierwsze, się zrealizuje. Po drugie, czy w razie spadku, w razie korekty, cena akcji w ogóle zajdzie do tego dołka 25,51? Być może zatrzyma się wyżej, a być może zajdzie niżej. Operujemy już zupełnie w probabilistycznych scenariuszach, które na różne sposoby mogą się zrealizować. Na pewno wiadomo, że trzeba na pewien konkretny układ w się zaczekać, zobaczyć, czy jest wsparty wolumenem. I dopiero wtedy działać. Tyle jeśli chodzi o analizę wykresu. Fundamenty zrobiłem dosyć szybko i dosyć krótko, ale stwierdziłem, że na tyle już wiecie z moich poprzednich filmów na co patrzeć, że nie będę tutaj tematu rozwlekał, bo na razie te fundamenty są w porządku. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie analizy wolumenu na wykresie Azbisu lub chcielibyście coś dodać od siebie, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia komentarza. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał PPC Gestok i oczywiście dołączcie do naszego serwisu. Dziękuję za Waszą uwagę. Jedziemy po sukces. Cześć!